Dzisiaj udajemy się w fascynujący świat proroc Księgi Apokalipsy. Chcielibyśmy sięgnąć do tych partii Księgi Apokalipsy, które przedstawiają, że tak powiem, odległą przyszłość, te czasy eschatologiczne, końcowe, które nastąpią już po zakończeniu doczesnej historii świata, ale jeszcze przed sądem ostatecznym. Jakie wydarzenia nastąpią na ziemi po powrocie Pana Jezusa? No i oczywiście zabraniu zbawionych do nieba. Co stanie się po powtórnym przyjściu Pana Jezusa i zakończeniu doczesnej historii ludzkości? Co mają nam do powiedzenia na ten temat proroctwa apokalipsy? Oczywiście w korelacji z innymi księgami Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Przede wszystkim, kiedy studiujemy Księgę Apokalipsy, a tam rozdział 20, dowiadujemy się, że natchnione prorocze zapisy i Starego, i Nowego Testamentu, no a szczególnie Księgi Apokalipsy, zapowiadają zniszczenie doczesnej cywilizacji na Ziemi podczas Paruzji, czyli powrotu pana Jezusa. Wtedy szatan i jego aniołowie zostaną uwięzieni, czyli zatrzymani na ziemi bez możliwości jej opuszczenia na okres tysiąca lat. Żeby nie być gołosłownym, sięgam do Pisma Świętego, do Nowego Testamentu, do Księgi Apokalipsy, rozdziału dwudziestego, i tam czytam wersety pierwszy, drugi i trzeci prorok Jan zapisał I widziałem anioła stępującego z nieba który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat, i wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. To był Fragment Księgi Apokalipsy, 20 rozdział od wersetu pierwszego po trzeci. Po przyjściu Pana Jezusa, tak jak tutaj czytamy, jakiś potężny anioł chwycił węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, związał go wielkimi kajdanami, łańcuchem i potem wrzucił go do czeluści, do otchłani na okres tysiąca lat. Ale jest zaznaczone, że po okresu tysiąca lat zostanie szatan znowu wypuszczony na krótką chwilę. Kiedy badałem na ten temat Pismo Święte, zauważyłem, że już w Starym Testamencie były te wydarzenia zapowiedziane. Sięgam do księgi proroka Izajasza. I w księdze proroka Izajasza interesuje nas rozdział 24. I tam w 24 rozdziale Księgi Izajasza chciałbym przeczytać dwa wersety w kontekście powrotu Pana Jezusa i zakończenia doczesnej historii ludzkości. Izajasz osiem wieków temu, a więc 9 wieków dziewięć stuleci przed Janem, zapisał podobne wydarzenia, ale oczywiście bardziej lakonicznie. Izajasz napisał I stanie się w owym dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze, a królów ziemi na ziemi i będą zebrani razem jak więźniowie w lochu i będą zamknięci w więzieniu i po wielu dniach będą ukarani. A więc słowa Księgi Proka Izajasza pokrywają się z zapowiedzią księgi Apokalipsy. Stawiamy pytanie, gdzie szatan i jego aniołowie będą uwięzieni? Gdzie będą zatrzymani? Odpowiedź jest zapisana w Księdze Apokalipsy w rozdziale 20 od wersetu pierwszego po trzeci. Przeczytam ten fragment Apokalipsy w przekładzie Nowego Testamentu Grecko-Polskiego. Tekst ten brzmi następująco: I ujrzałem anioła schodzącego z nieba, mającego klucz czeluści i kajdany wielkie w ręce jego, i chwycił smoka węża dawnego, którym jest oszczerca i szatan, i wrzucił go do czeluści, i zamknął i opieczętował na niej. Występujące w tekście zwroty, klucz czeluści, rzucił go do czeluści czy do otchłani, jak mówi Biblia warszawska, zawierają greckie słowo abyssos. Greckie słowo abyssos występuje dziewięć razy w Nowym Testamencie i oznacza otchłań, przepaść, czeluść, siedzibę śmierci. Źródło różnych mocy zła wychodzących na świat, siedzibę demonów, głębiny ziemi, nieupoczątkowaną na samym początku stworzenia ziemię, lub ziemię w stanie eschatologicznego chaosu, zniszczenia i pustki. W materiale dotyczącym dzisiejszego rozważania wszystkie te teksty są wynotowane. Rozumiemy więc, że szatan i jego aniołowie zostaną uwięzieni, czyli zatrzymani na pustej, zniszczonej ziemi. Na jak długi okres szatan i demony będą więźniami opustoszałego globu ziemskiego? Odpowiedź jest zapisana w wersecie trzecim. Czytam werset trzeci 20 rozdziału Księgi Apokalipsy? Z Nowego Testamentu Grecko-Polskiego, aby nie zwodził już narodów, aż dokona się tysiąc lat. Po tych ma zostać rozwiązanym on na mały czas. A także w wersecie siódmym i w Nowym Testamencie Grecko-Polskim, werset siódmy brzmi: I kiedy dokona się to tysiąc lat, Rozwiązany zostanie szatan ze strażnicy jego. Rozumiemy więc, że okres zatrzymania szatana na opustoszałej ziemi będzie trwał tysiąc lat. Niektórzy tą liczbę uważają za dosłowną, inni za symboliczną, ale wszyscy się zgadzają, że chodzi tu o dłuższy, określony okres czasu. Dlatego na określenie tego profetycznego, eschatologicznego okresu dziejów ziemi używamy słowa milenium, od łacińskiego słowa mille, które oznacza tysiąc, czyli tysiąclecie, byśmy powiedzieli. Co oznacza uwięzienie szatana podczas milenium na opustoszałej ziemi. W badanym fragmencie księgi Apokalipsy występują takie określenia jak klucz otchłani, kajdany wielkie, związanie diabła, zamknięcie i zapieczętowanie czeluści otchłani. Określenia te w sposób obrazowy oznaczają ograniczenie przestrzeni przebywania i działalności szatana-diabła. Podobnie w codziennym języku potocznym, gdy okoliczności nie pozwalają nam czegoś zrobić, mówimy wtedy, że zrobilibyśmy to czy tamto, ale mamy związane ręce, bo to czy tamto. Jest to po prostu metafora, jest to pewna przenośnia wskazująca na okoliczności. Poprzez które nie możemy zrobić czegoś, co byśmy chcieli. I takie właśnie okoliczności nastaną na opustoszałej ziemi po przyjściu, po powrocie Pana Jezusa i zabraniu sprawiedliwych do nieba, kiedy szatan będzie na niej uwięziony w tym okresie tysiąca lat. Szatan nakłaniając ziemian do nieposłuszeństwa wobec Boga. Stał się księciem tego świata. Przez sześć tysięcy lat niszczył ją i prowokował przeciwko Bożej sprawiedliwości. Dlatego po zakończeniu doczesnej historii ludzkości, Bóg nie pozwoli już szatanowi i jego aniołom opuścić ziemi i przenieść się gdzieś w inne rejony wszechświata. Ziemia stanie się dla diabła i jego demonów aresztem, w którym przez okres milenium będą oczekiwać na sąd ostateczny. Zresztą, zwiedziona i zdobyta przez szatana ziemia już jest dla niego i demonów aresztem w oczekiwaniu na sąd ostateczny. I tutaj chciałbym się powołać. Na pewne fragmenty Nowego Testamentu, drugi list apostoła Piotra, drugi rozdział i werset czwarty. Drugi list apostoła Piotra, drugi rozdział i werset czwarty, gdzie apostoł Piotr zapisał, co następuje. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. A więc Piotr pisze o tej samej otchłani. Tu występuje słowo otchłań. I tutaj czytamy, że strąceni są do tej otchłani szatan i jego demony i oczekują na sąd ostateczny. W liście Judy, w końcowej partii Nowego Testamentu, tuż przed objawieniem świętego Jana, w wersecie szóstym, mamy zapisane: Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich kręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach, w ciemnicy, na wielki dzień sądu. Tym miejscem jest ziemia. Tutaj na tej ziemi przebywa szatan i jego demony. W okresie tysiąca lat nie będzie miał możliwości opuszczenia naszej planety i przeniesienia się w inne rejony wszechświata. Ale co to znaczy, że szatan podczas milenium nie będzie zwodził narodów? Obecnie szatan ma możliwość działania, ponieważ na Ziemi egzystuje ludzkość, którą zwodzi przeciwko Bogu. Natomiast podczas milenium nie będzie jej, dlatego nie będzie miał kogo zwodzić. Pamiętamy, że podczas paruzji, czyli powrotu Pana Jezusa, sprawiedliwi, wszyscy sprawiedliwi, i ci, którzy żywo doczekają przyjścia Pana Jezusa, i ci, którzy zmartwychwstaną podczas jego powrotu, zostaną zabrani do nieba. Niesprawiedliwi, którzy zmarli, nie zmartwychwstaną, będą, że tak powiem, przebywać w prochu Ziemi przez ten okres milenium. A niesprawiedliwi, którzy żywo doczekają przyjścia Pana Jezusa, zginą podczas paruzji. A więc podczas milenium nastaną okoliczności, które wymuszą na szatanie bezczynność, zaprzestanie działalności. Lecz proroctwo zapowiada, że po milenium ten stan rzeczy ulegnie zmianie, ale na krótki czas. Jan zapisał w wersecie trzecim, i czytam ten werset według przekładu Nowego Testamentu grecko-polskiego. Aby nie zwodził już narodów, aż dokona się tysiąc lat. Po tych ma zostać rozwiązanym On na mały czas. A więc ten okres bezczynności, niemożliwości działania, uwięzienia na tej ziemi, związania tym wielkim łańcuchem, że tak powiem, on ma trwać tysiąc lat. Po tysiącu lat sytuacja się zmieni. Właśnie, bo tutaj dotykamy już kolejnej kwestii końca milenium, końca tego proczego apokaliptycznego okresu tysiąca lat i uwolnienia szatana. Apostoł przekazuje nam wiadomość, że gdy milenium dobiegnie końca, Szatan wraz z demonami zostanie uwolniony i ponowi swoją działalność przeciwko Bogu. Popatrzmy na 20 rozdział Księgi Apokalipsy. I w dwudziestym rozdziale Księgi Apokalipsy przeczytajmy sobie werset 7 i 8. Prorok zapisał: A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. Ponowne pojawienie się na ziemi ludzi, bo o tym tutaj czytamy, i to w niespotykanej dotąd liczbie, nadal oddanych złu. Będzie okolicznością wyzwalającą szatana ze stanu bezczynności. Znowu będzie mógł rozpętać swoją zwodniczą działalność przeciwko Bogu. Ale skąd na ziemi wezmą się narody, których podczas milenium nie było? Logiczna odpowiedź nasuwa się sama. Nastąpi drugie zmartwychwstanie. Czyli zmartwychwstanie niesprawiedliwych na sąd ostateczny. Bardzo wyraźnie drugie zmartwychwstanie jest zasugerowane w Księdze Apokalipsy w XX rozdziale w wersecie piątym, a potem 13. Jan zapisał. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Gdy Pan Jezus powróci, aby zakończyć historię tego świata, powróci widocznie, w wielkiej chwale, mocy, na obłokach niebiańskich, z zastępami świętych aniołów, kiedy dobiegnie do końca, doczesna historia świata, niesprawiedliwi zginą ci, którzy doczekają przyjścia Pana Jezusa. Natomiast niesprawiedliwi, Którzy zmarli przed powrotem Pana Jezusa, oni nie zmartwychwstaną. Podczas powrotu Pana Jezusa zmartwychwstaną tylko sprawiedliwi. Dlatego Jan nazywa pierwsze zmartwychwstanie, zmartwychwstanie sprawiedliwych, właśnie pierwszym zmartwychwstaniem. I Jan tutaj dodał, że inni, czyli niesprawiedliwi nie zmartwychwstaną, aż Dopełni się tysiąc lat, czyli niesprawiedliwi zmartwychwstaną, kiedy dobiegnie końca okres milenium, okres tysiąca lat. Również w 13 wersecie 20 rozdziału w tej partii, która opisuje sąd ostateczny, mamy zapisane i wydało Morze umarłych. Którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. A więc Janowi pokazano na wyspie Patmos w proczej wizji, że po zakończeniu apokaliptycznego okresu milenium, tuż przed sądem ostatecznym, Niesprawiedliwi z martwych wstaną. Z martwych staną z mórz, z oceanów, z pustyń, z różnych zakątków świata, tam gdzie stracili życie, tam gdzie zostali pochowani, gdzie spoczęły ich doczesne szczątki. Glob ziemski na nowo zapełni się niewyobrażalną liczbą ludzi. Pochodzących ze wszystkich miejsc i epok doczesnej historii świata. W Biblii niewiele zostało powiedziane na temat egzystencji i cywilizacji po pomilenijnej ludzkości. Dlatego niełatwo jest nam sobie wyobrazić byt tej ludzkości na tej ziemi w oczekiwaniu na sąd ostateczny. Jakie będą wtedy warunki? Jak ci ludzie będą żyli? Jaką stworzą cywilizację? No. Na ten temat może apokalipsa nie mówi, koncentruje się na poinformowaniu nas, że ci ludzie z martwych na sąd ostateczny. A co to znaczy, że szatan zwiedzie te narody? Niesprawiedliwi z martwych Jacy, jacy byli, gdy zmarli. Będą nadal nienawróceni, oddani złu i niesprawiedliwości, gardzący Bogiem i Jego prawem. Szatan nie będzie miał żadnych problemów, aby ich sobie podporządkować. Powstanie miliardów, a może nawet i większej ilości ludzi, Oddanych i wiernych sprzymierzeńców zła z poprzedniej doczesnej historii Ziemi, być może ożywi nadzieję szatana na zwycięstwo w końcowej rozgrywce przeciwko Bogu. W każdym bądź razie, tak jak zapowiada tekst Księgi Apokalipsy, zdoła on jeszcze raz, tym razem bez najmniejszych wyjątków. Omamić masy niesprawiedliwych. No i tutaj w tekście mamy taki zwrot. Wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi Goga i Magoga. Jak mamy zrozumieć słowa proroctwa, że szatan zwiedzie pomilenijne narody, które są na czterech krańcach ziemi Goga i Magoga? W historii, szczególnie Starego Testamentu, Gog i Magog, to w pojęciu starożytnych Hebrajczyków, najdalsze, gdzieś tam od Kaukazu narody. Cztery krańce świata, zaś, to po prostu cztery strony świata. A więc Jan zapisał, że szatan znowu zwiedzie całą pomilenijną ludzkość, wszystkie narody, nawet z najdalszych stron Ziemi i najdawniejszych dziejów ludzkości. Co jeszcze wtedy się stanie, gdy dobiegnie okres milenium? Oprócz drugiego zmartwychwstania, które jest dla szatana jego uwolnieniem i rozpoczęciem, albo mówiąc prościej ponowieniem zwodniczej działalności przeciwko Bogu. Święte miasto nowe Jeruzalem stąpi na ziemię. Tak jak czytamy w księdze Prost Apokalipsy, w końcu profetycznego, eschatologicznego, słowo eschatologiczny pochodzi od greckiego słowa Eschatos. Które oznacza koniec, zakończenie czegoś, czyli w końcu profetycznego, eschatologicznego okresu. Milenium, Bóg i zbawieni stąpią na ziemię w świętym mieście, Nowym Jeruzalem. Jan widział to w wizji i opisał w następujący sposób. To jest 21 rozdział Księgi Apokalipsy i werset drugi. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Jan widział, jak gdzieś tam z nieznanych nam zakątków kosmosu, wszechświata, święte miasto nowe Jeruzalem majestatycznie stąpiło na ziemię. Wydarzenie to można nazwać triumfalnym powrotem zbawionych ziemian do domu, czyli na ziemię. Bo tak jak czytamy w Księdze proroka Izajasza w 45. rozdziale i wersecie 18 Ziemia została stworzona przez Boga jako mieszkanie dla człowieka. Od samego początku Bóg zaplanował, że nasza planeta będzie tym miejscem, na którym będą mieszkali ziemianie w kosmosie. W ten sposób, jak sugeruje księga Apokalipsy, możemy się domyślać, że na pomilenijnej Ziemi przed Sądem Ostatecznym. Egzystować będą dwie zupełnie odmienne sobie cywilizacje. Zaistnieje stan podobny do dziejów prehistorycznej ludzkości przed potopem. Jeśli ktoś dokładnie czytał księgę rodzaju, czyli księgę Genezy, pierwszą księgę Mojżesza. Te partie, które opisują historię ludzkości przed potopem, tam możemy się dowiedzieć, że wtedy na Ziemi egzystowały dwie odmienne wobec siebie cywilizacje: wiernych Bogu setytów i niewiernych kainitów. Wchłonięcie po pewnym czasie setytów przez kainitów. Poprzedziło globalny potop i zniszczenie ówczesnego świata. I tak będzie po milenium przed sądem ostatecznym. Ziemię będą zamieszkiwać dwie cywilizacje, dwie grupy ludzi: jedna wierna Bogu, tworząca odrębny obóz, i druga oddana Bogu, ludzi zbawionych, tworząca oczywiście odmienną grupę. Co się wtedy stanie? Apokalipsa opowiada o tym, że dojdzie do ataku szatana i niesprawiedliwych na święte miasto Nowe Jeruzalem. Zgodnie z przekazem Księgi Apokalipsy możemy sobie wyobrazić, że inspirowani przez szatana niesprawiedliwi Zwrócą w końcu swoją uwagę na święte miasto i jego nieskazitelnych mieszkańców. Zło i dobro nie mogą bezkonfliktowo istnieć obok siebie, we wzajemnym sąsiedztwie. Dlatego podobnie cywilizacja niesprawiedliwych ludzi wejdzie w konflikt ze zbawionymi ziemianami. Kto będzie kontrolował świat? W czyich rękach będzie ziemia. Naczelnym zadaniem narodów zwiedzionych przez szatana stanie się zdobycie i podporządkowanie sobie cywilizacji nowego Jeruzalem. Ruszą oni do ataku na Boże miasto. Jest to bardzo wyraźnie zapisane w Księdze Apokalipsy w 20. rozdziale. I w wersecie dziewiątym pierwszej jego części. Prorok Jan zapisał, co widział, co Bóg mu objawił. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka. I otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Tekst wyraźnie zapowiada. Cywilizacja niesprawiedliwych zaatakuje cywilizację sprawiedliwych. Ruszy na ziemiach długa i szeroka, aby zniszczyć, aby pochłonąć, podporządkować sobie święte miasto Nowe Jeruzalem. No i wtedy historia dobiegnie swojej kulminacji, dojdzie do unicestwienia szatana, jego aniołów i niesprawiedliwych ziemian. Szatan zapewne wmówi niesprawiedliwym, że zwycięstwo jest możliwe, chociaż wie, że to jest nieprawdą. Jednak ginąc, chce pociągnąć za sobą jak najwięcej istnień ludzkich i anielskich, aby zadać Bogu jak najwięcej cierpienia i bólu. Z kolei, i myślę, że to jest ważna myśl. Zwlekanie Boga z wymierzeniem szatanowi i niesprawiedliwym ostatecznej kary, pozwolenie na ich dalszą egzystencję na pomilenijnej ziemi, całkowicie wykaże niemożliwość ich ocalenia i dalszego życia we wszechświecie. Niektórzy mówią: No, ale może by się wtedy właśnie nawrócili. Księga Apokalipsy mówi: Nie. I przedstawia, co będzie, jak będą zachowywać się niesprawiedliwi. Niesprawiedliwi atakując Nowe Jeruzalem, ostatecznie udowodnią, że już nic nie zmieni ich negatywnej postawy wobec Boga i jego wartości. Udowodnią, że nie da się, aby zło mogło istnieć we wszechświecie, Będąc neutralne wobec dobra. Naturą zła jest walka z dobrem i niszczenie wszystkich i wszystkiego, co jest dobre. Dlatego, widzicie, pozostawienie przy życiu szatana i jego aniołów wraz z niesprawiedliwymi ziemianami doprowadziłoby do dalszego istnienia zła. Bólu, cierpienia i śmierci na świecie. Ten wielki bój między dobrem a złem nigdy by się nie skończył. Może byłaby jakaś chwilowa przerwa, ale potem by wszystko znowu wróciło do dawnego stanu rzeczy. Dlatego Bóg na to nie pozwoli. Cywilizacja niesprawiedliwych ziemian, atakując święte miasto. Przypieczętuje swoją wrogość wobec dobra, usuwając wszelkie wątpliwości co do swego wyboru i ostatecznego losu. Gdy szatan, jego zastępy demonów i narody niesprawiedliwych ziemian uderzą na święte Jeruzalem, wtedy właśnie odbędzie się sąd ostateczny. Można by powiedzieć, że Bóg wykorzysta. Te olbrzymie zgromadzenie niesprawiedliwych narodów oblegających święte miasto Nowe Jeruzalem wykorzysta, aby właśnie wtedy przeprowadzić sąd ostateczny. Wyrokiem sądu ostatecznego wszyscy niesprawiedliwi, łącznie z szatanem i jego demonami, zostaną na zawsze unicestwieni. W Księdze Apokalipsy w dwudziestym rozdziale czytam werset dziewiąty, drugą jego część i werset dziesiąty: I spadł z nieba ogień i pochłonął ich, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Szatan, jego demony. No i w zasadzie te wszystkie niesprawiedliwe narody są wrzucone do jeziora płonącego ogniem i siarką. I tam te moce zła będą dniem i nocą dręczone na wieki wieków. Właściwie rozumiejąc przekaz biblijny, wiemy, że diabeł i jego zwolennicy nie zostaną wrzuceni do piekła jako miejsca wiecznych mąk według teologii katolickiej. Jeziora, jezioro Ognia i Siarki to profetyczny symbol śmierci drugiej, czyli śmierci wiecznej. Mamy bardzo wyraźne zapisy Jana. Wyjaśniające znaczenie tego symbolu, aby nikt po prostu nie wyciągnął błędnych wniosków. W 20 rozdziale i wersecie 14 Jan zapisał, i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Druga śmierć, śmierć wieczna, niebyt, nieistnienie. To samo Jan wyjaśnia w 21 rozdziale i wersecie ósmym. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych i zabójców, i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. A więc wszelkie moce zła. Począwszy od szatana, poprzez jego demony, skończywszy na tych nieprzeliczonych rzeszach ludzi niesprawiedliwych, są unicestwione, przestają istnieć raz na zawsze. I w języku symbolicznym, w przenośni, w księdze Apokalipsy zostało to przedstawione w obrazie wrzucenia ich do jeziora płonącego ogniem i siarką. A owo jezioro to druga śmierć. Prog zapisał, że będą dręczeni w ogniu i siarce przez wieki, wieków, dniem i nocą. To również jest obrazowa, literacka alegoria, oznaczająca ich niebyt na zawsze. Oni są wrzuceni i w tym jeziorze, oznaczającym drugą śmierć. Przebywają na wieki, to znaczy na wieki w stanie nieistnienia, unicestwienia. Nie ma ich. To, że są dręczeni, byśmy powiedzieli, są we władzy drugiej śmierci. Ich los jest nieodwracalny. Na wieki wieków, dniem i nocą, są we władzy drugiej śmierci, niebytu, nieistnienia. Zostali unicestwieni. Spójrzcie na księgę Proka Abdiasza, jedną z ksiąg Proków mniejszych w Starym Testamencie. Tam w pierwszym rozdziale i w wersecie 16, Prorok opisując ostateczny koniec niesprawiedliwych i zła, napisał o nich bardzo. Przekonujące zdanie: I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Doszliśmy do końca dzisiejszej części rozważania okresu milenium. To była część pierwsza. Następnym razem pragnę przedstawić część drugą, ponieważ w części pierwszej skupiłem się na tym, co w okresie milenium będzie się działo na ziemi. Skupiłem się na osobie szatana, demonów i niesprawiedliwych. W drugiej części naszego rozważania dotyczącego apokaliptycznego milenium będę chciał skoncentrować się na zbawionych w niebie. Co oni przez te tysiąc lat będą robić w niebie? Co w ogóle oznacza ten okres milenium, z czym on jest związany? Dlaczego Bóg postanowił, żeby ten okres milenium był? O tym będziemy sobie mówili następnym razem. Dlatego proszę zapamiętajcie, jest jeszcze druga część dotycząca rozważania proroct o apokaliptycznym okresie milenium. Moi drodzy, każdy, kto chciałby otrzymać materiał dzisiejszego rozważania biblijnego, niech nas o tym powiadomi. Staram się, aby wszystkie osoby zainteresowane, jeśli chcą, mogły te dyspozycje, albo że tak powiem, streszczenia tych wykładów Słowa Bożego, mogły otrzymać również na piśmie. Aby łatwiej można było to przetrawić, przestudiować, zapoznać się z tym, a więc jeśli kogoś interesuje ten materiał, bardzo proszę, piszcie do nas i proście. Pamiętajcie o tym, że posiadamy najróżniejszą literaturę dotyczącą tematyki biblijno-historycznej, proroczej, zasad wiary. Znajdziecie ją na Facebooku Kalwarii Zebrzydowskiej Adwentyści. No, i oczywiście można zamawiać literaturę płatną i sporo literatury bezpłatnej. Bardzo dziękujemy tym, którzy wspierają naszą działalność finansowo. W Starym Testamencie mędrzec pański zapisał, że pieniądz wszystko umożliwia. No, czy wszystko umożliwia? Na pewno za pieniądze nie ma zbawienia, ale za pieniądze można się rozwijać. Nasz kanał mógłby się przebić przez ten gąszcz najróżniejszych programów, jakie są w internecie, i dotrzeć do zdecydowanej większej ilości słuchaczy, ludzi poszukujących poznania Słowa Bożego, Bożej Prawdy i Nadziei Zbawienia. Dlatego uprzejmie, grzecznie prosimy, jeśli możecie, wspierajcie naszą działalność. Wszystkie dane na ten temat są podane. Pod filmem, który został dzisiaj nagrany o milenium. No i oczywiście tradycyjne przypomnienie, subskrypcje, dzwoneczek nacisnąć i zostawić pod filmem swój komentarz. No i jeśli Wam się spodobało, łapka w górę. Dziękuję. Do zobaczenia na drugiej części rozważań okresu milenium.